Polacy pokochali Marina Larkspura za to, że jest stalowy, wszechstronny, wygodny, pojedziesz nim w góry, do lasu, do miasta, zawierzysz dzieci do szkoły, jeśli możesz je ciągać przyczepką albo w foteliku, a teraz jeszcze ten rower dostał turbo doładowanie w postaci silnika centralnego Boscha. Rzuca się w oczy to od razu ze względu na te baterie. A dlaczego ta bateria jest tu nakręcona, a nie zintegrowana? Ktoś mądry powie, aha, to jest stalowa rama. Aluminium można rozdmuchać, to jest tubing, to jest hydroforming. Gdyby tutaj założyć taką rozdmuchaną rurę stalową, ten rower by ważył ze 35 kg. A nikt by takiego roweru od nas nie chciał wtedy kupić. W tym rowerze zastosowano wszystkie rzeczy, za co ludzie pokochali Marina. Oczywiście zachowano chromową molibdenową ramę, to jest chromo serii 2, czyli już bardziej wycieniowane. Oczywiście mamy opuszczoną sztycę. Można to traktować tak jako zastosowanie górskie, ale to jest bardzo cywilne rozwiązanie. Dojeżdżasz do świateł, nie chcesz siadać siodełka, ale opuszczasz siodełko i trzymasz stopą podłoże, nie musisz kombinować i jedziesz dalej. Dodatkowo pojawiło się tu coś bardzo ważnego. Błotniki metalowe, to nie jest badziewie, które będzie latało tobie na boki. To jest sprzęt, który ma naprawdę konkretnie ciebie chronić przed błotem, syfem. Seryjna nóżka też jest rzeczą bardzo pożądaną. I tutaj jeszcze światełka lezyne. To są rzeczy bardzo istotne. Mamy napęd 1.10 z przerzutką Shimano Deore QS, która ma jednocześnie sprzęgło, czyli tutaj można bardzo ładnie zablokować, nic nie będzie telepać. Jednocześnie, jeśli by miało telepać, to Marin tutaj cudowne wzmocnienie zrobił i jednocześnie wytłumienie, gumowy bumper z takimi charakterystycznymi dla Marina choinkami. Ktoś pomyśli, o, a to co to się tu pojawiło? A to jest czujnik do Boscha, żeby rozpoznawać, że jest koło w ruchu, żeby rozpoczynać wspomaganie. Dodatkowo ten rower wyposażony jest w bardzo elegancki, bardzo czytelny, wielofunkcyjny system z wyświetlaczem Bosch Purion. I wszystko współpracuje z Boschem ActiveLinem Plusem, który generuje 55 Nm. I co istotne jest w tym rowerze, no bo wszyscy mogą to przeczytać sobie w specyfikacji, ale na co warto zwrócić uwagę? Jaki features Marin tu zastosował? To patrz na to. Po co jest ta sprężynka? Zobacz. Nawet jak nie umiesz jeździć bez trzymanki, to pojedziesz. Można fajnie zaprojektować rower? Jak myślisz? Przyjmie się to na rynku czy nie? No bo to pierwszy sezon. Jestem ciekawy. Napisz w komentarzu.